Dzień dobry, nazywam się Janusz Dąbrowski, witam Was wszystkich zza kadru. Dlaczego akurat ten taki krótki filmik, informacja? Dlatego, że jesteśmy akurat w Krośnie, gdzie odbyła się rozprawa przeciwko pani Kamili Bogackiej. To właśnie wyjaśnienie. Trwało to około pół godziny. Skończyło się bardzo szybko. Termin rozprawy został przeniesiony na dzień 17 stycznia 2023 roku. I więcej na ten temat, no w gronie akurat przyjaciół, mężów zaufania. Krótka informacja, bo wiele osób czekało na to, na ten wynik tej całej rozprawy i tak dalej, więc dlatego krótka informacja. Przede wszystkim pani Kamila podzieli się z Wami. Ja bardzo, bardzo otulam całym sercem i moją wdzięcznością wszystkich, którzy mi kibicowali, szczególnie tutaj na czele z Maria Bronsel i Polonią Niemiecką. Bardzo dziękuję panu Dariusz Solecki, który pojawił się dzisiaj, reprezentując pewnie te rzesze, które przez 14 prawie lat były w przestrzeni moich też bliskich działań. Spotykamy się ponownie w sądzie z uwagi na złożony dzisiaj wniosek o udział czynników społecznych w mojej rozprawie 17 stycznia. Złożonych przez pan Grzegorz z rodu Niedźwiecki, prezes Narodowego Trybunału Sprawiedliwości Społecznego. I też z uwagi na ten dokument, który musi być rozpoznany przez sąd, zapraszam do bliskiego kontaktowania się ze mną przed 17 stycznia i 17 stycznia 2023, kiedy to jest zapowiedziana kolejna rozprawa. Sąd rejonowy w Krośnie, sala 210, godzina 11, 17 stycznia 2023 roku. Spotykamy się przed salą sądową, wchodzimy razem do sali i będą zgłaszani mężowie zaufania też i będziemy solidaryzować się z naszą Kamilką także. Jest to sprawa ogólnospołeczna, a nie tylko indywidualna, proszę wierzyć. Tak. Właśnie też bardzo dziękuję, Grzegorz, chciałam też to dodać, ale też i właśnie bardzo dziękuję panu Nabil Malazi, że był dzisiaj, że relacjonuje, że mocno kibicuje sprawie, która powinna się obrócić na skalę krajową, ogólnokrajową. Ogólnopolską. Nabil Malazi, bardzo inteligentny i bardzo ładnie udany człowiek. Dziękuję bardzo. Jest z nami nasza ikona. Seniorka. Tak jest. Także też obecna i nie tylko duszą, ale i ciałem. Także, no i nasz. Witam, cześć wszystkim. No, także jeszcze właśnie. Podziękujemy właśnie jeszcze do Janusza Zagórskiego. Ja dużo serdeczności i wdzięczności wysyłam i myślę, że już z taką rezerwą czasową na pewno 17 stycznia będzie nam się dane spotkać troszkę bliżej. I dziękujemy. Słońce nam świeci. Tak jest. Dziękujemy wszystkim naszej. Nam powinno słońce świecić. Tak jest. Dziękujemy naszej Polonii w Niemczech, tak? Tam w Ameryce Południowej. Także, która solidaryzuje się z Kamilką cały czas i wysyła wyrazy powiedzmy solidarności i to w sposób bardzo ambitny i ostry, twardy. Także ten. Mam nadzieję, że rozpoczynamy tym akcesem, rozpoczynamy po prostu walkę taką, która doprowadzi nas już do zwycięstwa. Kamilka robi robotę za darmo właściwie, którą powinni robić te MOPS-y i te organizacje społeczne, to znaczy nie społeczne, rządowe. Tylko rządowe, które dostają właściwie finansowanie i pensje i dostaną finansowanie jeszcze na robienie tam powiedzmy pewnych czynności, zachowania powiedzmy rodziny.
i tak dalej, utrzymanie. A one robią odwrotnie właściwie. One tam zabierają dzieci rodzinom i wiadomo, co z tymi dziećmi później się dzieje, także to nie jest tajemnica. Natomiast mówię, że Kamilka robi rzeczy, które za darmo i ona tak jakby wyręcza, to znaczy właściwie nie to, że tam wyręcza, ale ona robi tą robotę, którą powinni te instytucje i mają w swoim statucie i dostają pieniądze, finansowanie na to, żeby to robiły. Czyli zachowania rodziny, utrzymania rodziny, pomocy rodzinie, a nie tam rozwalanie rodzin i to, co robią tutaj w MOPS-ie, między innymi w Krośnie. Także to jest początek walki, która na pewno skończy się zwycięstwem. Ja w to też wierzę bardzo. My wierzymy, że będzie normalność. My już wierzymy, że będzie w końcu normalność w tym kraju. Że nie będzie się polityki stawać w sądach, tylko po prostu będzie się obiektywnie, według prawdy materialnej orzekać i nie będzie bezprzedmiotowych procesów, tak jak to ma miejsce w moim przekonaniu w stosunku do Kamili Bogackiej. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.